Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico, błagamy Ciebie, za nami. Zdrowaś Maryja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Moi drodzy, gromadzimy się dzisiaj u stóp Matki Bożej Częstochowskiej, aby dziękować Bogu. Dziękować Bogu za wszystkich ludzi po transplantacji serca. Ta pierwsza intencja to jest pielgrzymka dziękczynno-błagalna Stowarzyszenia Transplantacji Serca, prosząc dla wszystkich, żeby Pan Bóg im błogosławił, obdarzał swoimi dobrami i łaskami. Druga intencja to jest dziękczynno-błagalna dla księdza Mirosława i jego parafii w Wirkowie w Czechach. Ksiądz Jerzy odprawia o błogosławieństwo Boże wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i Dariusza z Chab z okazji 15. rocznicy ślubu. I w intencji krawczyńskich i wybieralskich oraz za zmarłych z tych rodzin odprawia ksiądz Leonard. Żebyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, przeprośmy Boga za nasze grzechy, za nasze przewinienia, za wszystkie nasze niedoskonałości. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Bóg nakazuje odbudowę świątyni. Czytanie z księgi proroka Eguasza. W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, Pan skierował te słowa przez proroka Ageusza do Zarobabela, syna Szelitiela, namiestnika Judy i arcykapłana Jezuego, syna Josadaka. Tak mówi Pan zastępów. Ten lud powiada, jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudować dom pański. Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Ageusza, czy to jest czas stosowny dla was, byście spoczywali w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach. A teraz tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje dla zarobku, pracuje dla dziurawego mieszkania. Tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprawdźcie drzewo. A budujcie ten dom, by sobie w nim upodobał i doznał czci, mówi Pan. Oto słowo Boże. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Obracasz w proch człowieka i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy, bo 1000 lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straż nocna. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Porywasz ich, stają się niby sen poranny, jak trawa, która rośnie, rankiem zielona i kwitnąca, wieczorem więdnie i usycha. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał, bądź litościwy dla sług Twoich. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami i wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. A Herod mówił, ja nakazałem ściąć,
Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starali się go zobaczyć. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, drodzy telewizowie, kochani pielgrzymi, gromadzimy się na Jasnej Górze przy sercu Najświętszej Marii Panny, Maryi. Święty Jan Paweł II niejednokrotnie mówił, przybywając w to miejsce, że tutaj na Jasnej Górze bije serce narodu, że tutaj możemy wsłuchiwać się w to serce matczyne, przykładać ucha do jej serca, by poznać wolę Bożą. I rzeczywiście Maryja i tutaj, i w innych miejscach, i w różnych nadzwyczajnych wydarzeniach, w niezliczonych objawieniach, Kościół naliczył już ich ponad 40 tysięcy, nieustannie mówi matczynym sercem: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. I co mówi Pan Jezus? Mówi dzisiaj, mówił wczoraj, mówi zawsze. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. I nikt do Niego nie przychodzi, nie przychodzi też do Ojca, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj w tym wielkim czasie zamętu, w tej wielkiej próbie, niektórzy nazywają ją największą próbą Kościoła, tak chociażby określił ją przed laty w 1976 roku kardynał Wojtyła, kiedy spotkał się z naszymi rodakami w Stanach Zjednoczonych i powiedział słowa, które czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że stoimy w przededniu największej próby i w tę próbę musi wejść cały Kościół, a Polski w szczególności. Nie był jeszcze papieżem, ale tak ukochał Matkę Bożą, że to, co wypowiadał, płynęło z serca Maryi. Ona mówiąc, żebyśmy wsłuchali się w głos Jezusa, próbujemy osobiście i na zawsze. Chociażby te dzisiejsze słowa, ja jestem drogą, prawdą i życiem, wypowiedziane przez Pana Jezusa, przyjąć do naszych serc, do naszych umysłów i medytować. Dzisiaj tak trudno o prawdę. Niejednokrotnie z ust kapłanów, polityków, nawet lekarzy, dziennikarzy, trudno wsłuchać je w prawdę. Wielu mówi, pewnie niejednokrotnie ma rację, że usta mamy zamykane przez strach. Uczył nas wcześniej, jak sobie z tym radzić, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, mówiąc: bierność ludzi dobrych rozzuchwala złych. A zatem przychodzimy do Matki Bożej, prosząc o odwagę. O odwagę w mówieniu prawdy, w stawaniu po stronie prawdy, w biciu się o prawdę, w kroczeniu drogami prawdy, bo są to drogi Jezusa Chrystusa w każdym powołaniu, na każdym odcinku życia. Zwłaszcza gdy chodzi o prawdę o drugim człowieku. Przychodząc do Matki Bożej,
przepraszamy za grzechy przeciwko człowiekowi, zwłaszcza przeciwko życiu. Na świecie rokrocznie ginie najmniej 70 milionów nienarodzonych dzieci. Przychodzimy, by wskazała nam drogę, jak bronić ludzkiego życia. Tu jest tyle przedstawicieli służby zdrowia, lekarzy i tych, którzy za wszelką cenę i do końca stają po stronie człowieka, nawet jakby wydawało się, że ta walka już jest przegrana. I uczymy się tej postawy od samego Jezusa Chrystusa, a wcześniej od Matki Najświętszej, która nie przekreśla nikogo z nas, która nie przekreśla żadnego człowieka, która widzi w nas dziecko Boże i uczy tego spojrzenia i tego szacunku do drugiego człowieka, kiedy spotykamy się z trudnymi sytuacjami, nie tylko medycznymi. Niech więc wszystko to, co dzisiaj usłyszymy i głośnie, i tak osobiście w naszych sercach, będzie wyznacznikiem na dalsze dni i lata naszego życia, byśmy kiedyś u końcu tego życia mogli nie tylko stanąć przed Panem Bogiem z radością, żeśmy usłużyli drugiemu człowiekowi, ale żeby w naszych intencjach, kiedy staniemy na sądzie Bożym, zaświadczali ci, którym żeśmy pomogli, wsparli, a może uratowali życie. Amen. Zanieśmy teraz nasze pokorne prośby i błagania przed tron Królowej Polski, Matki Bożej Częstochowskiej, nasze wszystkie prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby codzienne życie, każdego chrześcijanina było świadectwem Bożej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Franciszka oraz wszystkich biskupów, aby z jasnogórskiego tronu Matki czerpali potrzebną siłę i moc. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich dawców i ich rodziny, personel medyczny i wszystkich, którym zawdzięczamy drugie życie, aby dar, jakiego nam udzielili, był wspomniany u kresu czasów. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i potrzebujących. Naszą modlitwą otaczamy Grażynę, Mariana, Jana, Stanisława oraz Antoniego oraz za wszystkich będących w potrzebie, aby od Matki Boskiej uzdrowienia chorych otrzymali obfite łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, w sposób szczególny za naszych dawców, ale także za świętej pamięci profesora Mariana Zembalę oraz naszych przyjaciół, szczególnie za Jerzego, Norberta, Roberta, Annę, Wiesława, Teresę, Stanisława i Michała, aby ich imiona zostały wpisane do Księgi Życia i by mogli się cieszyć radością zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, którzy przybywamy do stóp Matki Królowej Polski, abyśmy wyjechali stąd umocnieni i gotowi stawić czoła zasadzkom złego ducha w naszym codziennym życiu. Łączymy się duchowo z tymi, co nie mogli tutaj być, ale są obecni z nami duchowo lub za pośrednictwem łączy internetowych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Wszechmogący Boże, tych naszych próśb i modlitw, które do Ciebie zanosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przyjdźcie do mnie wszyscy, głos z przybytku Boga, we mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię was i ocierać będę pod płynące szkoła i ziemskiego złota, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej miłości,
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij nasze dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami i z duchem twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością. Przez swoją mękę zgładził nasze grzechy. Przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego. A wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, z naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeń przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności,
który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który kładziesz ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy, będziemy przyjmować. Niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne, Panie Jezu Chrystus. Niech przyjęcie ciała i krwi Twoje, niech zmiłuj się. Obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem im krwią swoją. Przestawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyje i królujesz na wieki wieku. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Maryjo, ja Twe dziecię, opodaj mi Twą dłoń. Od złego mnie w tym świecie, od grzechu Matko broń. Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i raduj. It's not.